My mamy tutaj, jeżeli Chiny, a Chińczycy są zafascynowani Polską w pewien sposób, czego dowodem jest na przykład to, że oni u siebie zrobili wielką wystawę kultury polskiej, której, no, która była to coś rewelacyjnego, jeśli ktoś to zobaczył. Po prostu trudno jest uwierzyć, że takie rzeczy w Polsce były. Fajnie byłoby mieć w Warszawie taką wystawę, jaką Chińczycy u siebie zrobili. Tak, prawda? Tak, to by było coś pięknego. I zamiast tłumaczyć tutaj... W Warszawie mamy Muzeum Historii Żydów Polskich, prawda? Może będzie pytanie, chodzi... Co chwilę mi ktoś przerywa, ja już nie pamiętam, o co ja chciałem zapytać. Ale dokończę tego problemu. Zamiast, tak jak pan próbuje tutaj tłumaczyć rząd, że on może chciał dobrze, bo myślał, że może coś z tego wyniknie, powinniśmy podpowiadać rządowi, co powinien robić. I ta sytuacja, jaka jest tutaj w Polsce, sytuacja, że Polska z jednej strony, Amerykanie udają, że się starają o nasze względy, Chińczycy... Nie, Amerykanie nawet nie udają, wyprowadzą z błędu. Nawet nie, to nawet... rząd warszawski usiłuje tak to przedstawić narodowi polskiemu. Natomiast Amerykanie nawet nie udają. Nawet nie udają. Obsługują nas, proszę Państwa, w Dziadach. Pamiętacie? W Dziadach Mickiewicza w scenie salonu warszawskiego jest jeden z młodzieńców, wypowiada takie zdanie. Coraz nam z Moskwy nasyłają, wszak to już mija wiek, jak nam tu z Moskwy nasyłają samych łajdaków stek. To po prostu ta sama diagnoza daje się zastosować dzisiaj do tego, jak Imperium Amerykańskie obsługuje swoje stosunki z Polaczkami, których mają za chetki pętelki, ponieważ Polacy sprzedają się za darmo. Ponieważ są zachwyceni tym, że w ogóle ktoś na nich zwrócił uwagę. Klientelizm jako aksjomat polskiej polityki. Będzie pytanie. Pytanie jest takie, czy rząd nie powinien właśnie skorzystać z tej sytuacji, grać pomiędzy, udając przed Amerykanami sympatię i przed Chińczykami, nie. Coś z tego wytargować? Nie, proszę Państwa, nie, proszę Państwa, odpowiedź jest przecząca. Nie należy niczego udawać. To znaczy, jeżeli ktoś sądzi, że Polska ma jakąś inną tajną broń, poza prawdą, prawdą, która trudna jest powiedzenia. Trudno się trzymać prawdy inaczej niż przez tę busolę, którą nam wręcza Kościół katolicki, prawda? I która w wymiarze świeckim prowadzi nas w obszar cywilizacji łacińskiej. Ale otóż prawda i praktycznie, proszę Państwa, jeżeli myślicie, że elita polska jest w tej chwili w stanie prowadzić tak finezyjną grę, która by polegała na jednoczesnym dezinformowaniu Waszyngtonu, Berlina, Moskwy, Pekinu i Tel Awiwu, tu nie ma kadr na to. Natomiast powiedzenie prawdy, odwołanie się do dwóch instancji, do których się jeszcze nikt nie odwołał. No tak, no pierwsza instancja to jest najwyższa instancja. To jest Pan Historii, Pan Bóg na niebie, tak? Jezus Chrystus, Król Polski. A druga instancja to jest naród polski. Trzeba przestać uprawiać politykę gabinetową w konspiracji przed narodem polskim. Naród polski nie jest w ciemię bity. Naród polski zrozumie. Narodu polskiego jest więcej niż się zdaje żoliborskim patriotom socjalistom. Tak? Tym, którzy stoją dzisiaj na narodu czele. Ponieważ to są socjaliści, to mają we krwi politykę konspiracyjną. Politykę, oni są dumni z tego, że im się zdaje, że są Piłsudczykami. No to jest właśnie najgorsze dziedzictwo Piłsudczyzny, że Józef Piłsudski uprawia taką finezyjną politykę, że nikt naokoło niego nie wie, o co właściwie chodzi. Tak? I dopiero na łożu śmierci on wtajemnicza paru trepów tam z Józefem Beckiem, prawda, na czele, który następnie Józef Beck na jachcie czarodziejka daje się wkręcić Duffowi Cooperowi. Prawda? W 1938 roku. Więc to jest straszne dziedzictwo. Trzeba odwołać się do Boga na niebie, Najświętsza Maria Panna, Jezus Chrystus, Król Polski. Ich trzeba prosić o to, żeby pobłogosławili, tak? Żeby dopomogli.
Każdą instancję stosownie trzeba prosić i trzeba się zwrócić do narodu polskiego. I wiecie państwo, ta sprawa reglamentowania dostępu do broni palnej i wszelakiej broni zresztą, bo jakie będą bronie 21, 22 stulecia, a czemu byśmy nie mieli mieć w garażu czy w altance ogrodowej jakiegoś działa laserowego, które przez polskich licealistów zostanie zminiaturyzowane do rozmiaru, prawda, spinacza do biurowego. To jest wszystko możliwe. To jest wszystko możliwe. Dlaczego byśmy tego nie mieli mieć? Otóż nie będziemy tego mieli, jeżeli socjaliści żoliborscy będą właśnie z Kościuszką i Kołłątajem w klapie prowadzili polską politykę. Bo się boją narodu. Bo się boją narodu. Bo się boją narodu. Tak. No. Więc my mamy, proszę państwa, bo w ogóle chciałbym, i tu już kończę, to będzie niezadane pytanie, tak? Że w ogóle, proszę państwa, ja jestem ogromnym optymistą. Cokolwiek mówię, bardzo proszę, żebyście państwo mieli w pamięci mój nieograniczony wręcz optymizm związany ze sprawą polską. Na czym ten optymizm bazuje? Skąd ja go czerpię przesłanki do tego, żeby być optymistą? Skarby, możliwości przeogromne, tak? Polska ziemia, no ale trzeba ją utrzymać. Polscy licealiści, ale trzeba nie dać ich posłać na wojnę w najbliższym czasie, żeby trochę podrośli i zminiaturyzowali nam to działo laserowe, tak? Do rozmiarów zszywacza biurowego. No, nie dać się ograbić, nie dać się pozabijać, nie dać się wyeliminować z własnego terytorium. I proszę państwa, my mamy czas. To jest ważny element, że oni wszyscy się spieszą. Spieszą się wszyscy imperialiści duzi, tak? Bo im się rozpadają ich układanki, bo frazes demokratyczny kończy, już nie daje się rady przeciągać krótkiej kołdy, już właśnie rachunki bankowe, no ile razy można przekręcać licznik w tym samym używanym aucie i fałszować stare rachunki. Oni wszyscy się spieszą na wojnę, my nie. Chciałbym, żebyście to państwo sobie uświadomili. Po 25 latach, przy całej nędzy, i dnie upadku, bo to jest upadek, to jest, jakie to jest straszne, że w 2016 roku wielka wiadomość, że IPN będzie przeprowadzał denazyfikację polskich tam placów i ulic i nazw urzędów, jakichś szkół. 2016, no dobrze, więc to jest dno, nędza, upadek, ale Gazeta Wyborcza przegrała. Z tym, proszę państwa, możemy mieć pewność, już nie przypuszczenie, tylko pewność, że krzywa dla nas jest rosnąca. Jest rosnąca. Tradycja katolicka ciągle w scenerii pobielanych grobów, tak, ciągle sekowana i prześladowana po prostu przez tych, którzy powinni być jej stróżami. Wciąż, ale jest ciągle żywa i coraz więcej polskiej młodzieży wraca po oryginał, tak? Po oryginał i wraca do źródeł. I otóż jeśli to się wszystko stało, ta krzywa rośnie młodego pokolenia w warunkach faktycznego przez 20 lat niepodzielnego monopolu dezinformacyjnego Gazety Wyborczej et consortes, innych gwiazd śmierci, prawda? Monopol dezinformacyjny w mediach, w ośrodkach tak zwanej sztuki, kultury, rozrywki, w edukacji, w szkolnictwie, od żłobka do nagrobka, prawda? A mimo to żyjemy, mimo to Polacy jeszcze nie całkiem zgłupieli, nie całkiem dali się przekabacić, no to krzywa rośnie. Czyli najważniejsza rzecz, proszę państwa, nie pójść na wojnę. Najważniejsza rzecz, nie pójść na wojnę. Jeżeli z tradycji naszych doświadczeń poprzedniego stulecia mamy wyciągnąć jakiś wniosek, to właśnie ten wniosek, eksperyment badawczy, już wykonany, pierwsza wojna światowa. Proszę państwa, wcale nie musimy wychodzić z wojny światowej zespawani pod rękę z tymi, którzy nas na tę wojnę pociągnęli. Wcale nie. Tak? Na pierwszej wojnie światowej właśnie tak sprawa polska się rozegrała, że nasi pradziadowie mieli tę mądrość,
żeby nie maszerować z ówczesnymi Napoleonami aż pod Waterloo, tak? Czy ginąć w Elsterze pod Lipskiem. Po prostu w którymś momencie bez większych kompleksów wyprzęgali się z rydwanów polityki imperialnej. I bez żalu, bez jakichś właśnie rozterek w stylu księcia Józefa Poniatowskiego odpuszczali. No krótko mówiąc, nie dopuścili do tego, żeby klęska, katastrofa geostrategiczna Imperium Rosyjskiego, Imperium Pruskiego, Imperium Austriackiego, żeby pociągnęła na dno sprawę polską. Tak? Przesiedli się, przeskoczyli na inny tor. No to jest dla nas nauka. Jeżeli jakakolwiek może być wyciągnięta z doświadczeń. Jeszcze raz powtórzę, jeśli już idziemy na trzecią wojnę światową, zespawani z Amerykanami, no to niech to rozumieją polscy państwowcy, że nie powinno to rodzić żadnych zobowiązań. Żadnych zobowiązań nie powinno to rodzić. Nawet jeżeli dzisiaj pan Jarosław z panem Antonim i innymi kolegami stawiają wszystko na tę kartę, nie powinno to rodzić żadnych zobowiązań dla polskich patriotów w następnych rozdaniach. Po prostu żadnych sentymentów. Jeżeli ktoś mówi, że bo to argumenty moralnej natury to są przywoływane, bo ja tu odpytywany na okoliczność alternatywy geostrategicznej. Mówię, od Anatolii do Skandynawii jest alternatywa. Oczywiście po pierwsze Białoruś najbliżej, ale właśnie Skandynawia, właśnie Turcy, którzy zmieniają układ, a ktoś mi mówi, no tak, ale Turcy, prawda, muzułmanie, to co, to jest honor z satanistami z Białego Domu się zespawać, ale nie honor z Sulejmanem Wspaniałym reaktywacja, prawda? Jeśli mamy robić realną politykę, to nie są argumenty. To nie są argumenty. Najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, jeszcze raz powtórzę, jaka jest nasza busola. Nie ma busoli poza Kościołem katolickim. Nie ma króla nad Polakami poza Jezusem Chrystusem, królem Polski. I jeśli nie on króluje, to króluje, proszę państwa, pan Hu, tak, z Jana Chryzostoma Paska Pamiętników, Hucha, prawda? Hucha, jak nie Jezus Maryja, to Hucha dla animuszu, krzyczą żołnierze. Króluje zrównoważony rozwój, króluje frazes demokratyczny, króluje jedność europejska, jeżeli nie króluje Jezus Chrystus. Więc naprawdę nie ma żartów i nie ma już czego się, nie ma ile razy, Ile razy mają Polacy stawiać na jakieś miraże? Jeżeli po tych przetasowaniach, które nastąpią, jeżeli by Polacy mieli jeszcze raz przystąpić do przerzucania się frazesem demokratycznym, jeżeli by mieli Polacy jeszcze raz rozmienić na drobne cały wielki kapitał dziejowy, jeszcze nie całkiem zapomniany, i mieliby wystąpić w charakterze kondotierów tych cudzych spraw wyżej wspomnianych, no to naprawdę nie byłoby sprawiedliwości, żebyśmy mieli, proszę państwa, wykonać to nasze posłannictwo dziejowe, które ciągle, jestem optymistą, ciągle przed nami. Bardzo dziękuję.